Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Pani Agnieszka Sawicka i pan Józef Józefczyk. Proszę Państwa, mam zaszczyt i przyjemność wręczyć dyplom dla pana Józefa Józefczyka, sołtysa Muszynki. Jest to wyróżnienie w konkursie Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego Anno Domini 2012. Z życzeniami wytrwałości w pracy dla dobra lokalnej społeczności, życzliwości ludzkiej oraz dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Serdecznie gratuluję. Serdecznie dziękuję. Była to dla mnie naprawdę duża niespodzianka. Nigdy się tego nie spodziewałem. Nie pracuję dla wyróżnień. Pracuję dla społeczności, dla swojej społeczności, dla swojej wsi. Bardzo dziękuję. A tutaj jeszcze od sołtysów prezent dla pana sołtysa. Dziękuję, dziękuję. Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością mam zaszczyt wręczyć dyplom dla pani Agnieszki Sawickiej jako wyróżnienie w konkursie na najlepszego sołtysa województwa małopolskiego w 2012 roku. Oczywiście z życzeniami wytrwałości w pracy dla dobra lokalnej społeczności i życzliwości ludzkiej. Proszę bardzo. Fan klub pani Agnieszki tam się odezwał. Myślę, że zostanie do końca. Dziękuję serdecznie. Ja jestem wzruszona, bo ja się w ogóle nie spodziewałam, że taki konkurs jest. Nie wiedziałam o nim, ale jest mi niezmiernie miło. Chciałam Państwu z tego miejsca życzyć dzisiaj naprawdę udanych dożynek, żeby one były udane dzisiaj i każdego następnego roku, żebyście żyli Państwo w zgodzie i zdrowiu i wzajemnej miłości do siebie, a myślę, że wszystko inne pokonamy. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Wielkie brawa. Dla pani Agnieszki i dla Państwa informacja, że do konkursu zgłoszeni zostali wszyscy sołtysi gminy Krynica-Zdrój przez pana burmistrza. W przyszłym roku mam nadzieję, że pan burmistrz również zgłosi wszystkich sołtysów. Dziękujemy bardzo. Czyli ogłoszenie wyników za najładniejsze.